Adam, po rocznym pobycie w Kielcach i grze w Ekstraklasie wracasz na pierwszoligowe boiska, co zadecydowało właśnie o wyborze oferty Górnika Łęczna, no bo w przestrzeni medialnej twoje nazwisko łączone było również z innymi klubami w pierwszej lidze. Tak, było gdzieś tam parę ofert z telefonów, głównie z pierwszej ligi, ale gdzieś tam jako pierwszy zadzwonił trener Mamrot, że jest zainteresowany, że chciałby, żebym tutaj dołączył do Górnika i też klub był zdecydowany, żeby mnie sprowadzić. Gdzieś tam rozmowy były krótkie, konkretna oferta, ale w głównej mierze gdzieś tam trener, z którym miałem też styczność w Arce Gdynia i to zadecydowało, że tutaj jestem. Wspomniałeś o Arce, znacie się właśnie z tego klubu z Damianem Zbozieniem, więc to jest aklimatyzacją, nie powinno być problemów. Czy jego osoba miała jakiś wpływ na to, że dołączyłeś właśnie do Górnika? Myślę, że tak, no gdzieś tam fajnie przychodzi do nowego klubu i się kogoś zna. Gdzieś tam Damian już do mnie dzwonił z miesiąc temu, gdzieś tam słyszał pogłoski, że przychodzę, czy mi już szukać mieszkania, no ale gdzieś tam jeszcze rozmowy trwały, ale z Damianem miałem bardzo dobry kontakt w Arce, także myślę, że tutaj nadal tak będzie. Od dzisiaj ten stadion będzie twoim takim drugim piłkarskim domem. Życzę ci, abyś miał w tym miejscu jak najwięcej pozytywnych wspomnień. A z czym tobie, jako piłkarzowi, kojarzy się Górnik i Łęczna? No, ja osobiście pamiętam jedno spotkanie Górnika Łęczna z Podbeskidziem Bielsko-Biała, w którym to strzeliłeś wówczas jedyną bramkę dla naszego rywala. No, jak się kojarzy? No tak, no wtedy ten mecz właśnie trochę było smutku, bo był spadek z Podbeskidziem, ale też dobre wspomnienie, bo tutaj strzeliłem pierwszą bramkę w Ekstraklasie, także miłe wspomnienie, ale no teraz chcę już trafiać dla Górnika i zrobię wszystko, żeby tak było. Na koniec zapytam, jakie sobie stawiasz cele osobiście przed przyjściem do Górnika? Te drużynowe i właśnie osobiste. No drużynowe wiadomo, no gdzieś tam przyszedłem tutaj, żeby grać o awans do Ekstraklasy, żeby wrócić na najwyższy szczebel, a indywidualnie, żeby zbierać jak najwięcej minut, a byle zdrowie dopisywało i liczby też przyjdą. Dzięki.